Hej kochani, dziś będzie test na żywo. I powiem wam szczerze, dziś wchodzę rano na moje subskrypcje i widzę, że Hania Digital Girl też dodała tego test, ale nie oglądałam, bo nie chciałam się sugerować. W każdym razie podlinkuję jej test na dole, żebyście mogli zobaczyć, co ona sądzi o tym produkcie. I to jest bardzo ciekawy produkt, bo to jest Smashbox Insta Matte. Produkt, który ma matowić nam każdą pomadkę niematową. Wygląda tak, jest w tubce. Niestety nie znalazłam go na polskiej Sephorze i widziałam tylko na zagranicznej. Na zagranicznej kosztuje 24 dolary, więc u nas pewnie też będzie kosztował około stówki, więc nie mało. Ale ma bardzo dobre opinie. Jest tu napisane, że jest to żel, który sprawia, że każda kremowa pomadka zamienia się w taką o wykończeniu velvet, czyli taką matową lub po prostu taką bardzo welurową. Wzięłam tutaj trzy moje ulubione pomadki, które nie mają wykończenia matowego. Jedna jest Clinique w kolorze Bubblegum Pop, taka mocno różowa. Druga z MACa Cream Sheen Cream Cup. I trzecia z L'Oreala 258 Berry Blush. I to jest taka pomadka z moim imieniem, którą kiedyś dostałam od L'Oreala. Moja taka sygnowana. Jestem bardzo ciekawa, jak te pomadki wypadną właśnie zmatowione, czy te kolory będą fajne, bo wydaje mi się, że jako matowe wyglądałyby bardzo ciekawie. Także nie będę tu przedłużać, maluję się pierwszą pomadką, Bubblegum Pop z Clinique. Taki bardzo cukierkowy róż, połyskująca pomadka. Wątpię szczerze mówiąc, że coś jest w stanie zmatowić tę pomadkę. Jest taka przejrzysta, nie wiem, czy nakładać bezpośrednio. Może palcem? Nie wiem. Wygląda to jak taki silikonowy żel. O, wow. Zadziałało. Chyba widzicie, że działa. O kurczę. Faktycznie, pomadka jest zmatowiona, ale jaki ładny kolor uzyskałam. Sorry, że taka reakcja, ale naprawdę mi się podoba ten kolor. I wiecie co? Pomadka nie jest matowa. Nie ma takiego wykończenia kredowego, jak zwykle mają pomadki matowe. Jest właśnie velvet, czyli jest taka, jak widzicie, jedwabista bardzo. Spodziewałam się, że będzie miała taką tępą warstwę, a tutaj mam właśnie bardzo gładką, mimo wszystko nadal nawilżającą pomadkę. Także pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, wow. Aż nie mam ochoty jej ścierać, bo jest taka ładna. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że ten żel będzie jakoś tak utrwalał tę pomadkę, że właśnie sprawi, że będzie matowa, więc trwalsza, ale nie. Tutaj na pewno tak nie będzie. Teraz próbujemy MAC. Widzicie, jest przełamana. I ta pomadka jest już mniej różowa, zdecydowanie bardziej nudziakowa. Bardzo lubię ten kolor na dzień, właśnie do takiego makijażu smoky, jak mam dziś. I znów próbujemy z żelem. Naprawdę ładnie to wygląda. No nie mogę się napatrzeć, jak ładnie to wygląda. Fajny efekt to daje. Takie mega wygładzone usta, nie wiem czy to widzicie, ale wydają się takie mega pełne i wygładzone. Takie i stały się taką jedną taflą. Pięknie wygląda ten kolor, ten też mi się podoba. Teraz próbujemy trzeci. Przyszło mi jeszcze coś na myśl, ale to na koniec. Zobaczymy, czy dam radę uzyskać ten efekt zwykłą bazą. Ta też jest połyskująca, jak widzicie. I na to żel. Świetna zabawa, naprawdę. No i też działa. I nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że te wszystkie pomadki wyglądają lepiej w macie. Jak sądzicie, czy wolicie matowe wykończenie, czy właśnie błyszczące? Jakoś bardziej podoba mi się jednak matowe, wydaje się takie bardziej, nie wiem jakby to powiedzieć, czyste, ładniejsze wykończenie. Makijaż wygląda bardziej schludnie, nie wiem jak to nazwać, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Piękna pomadka, jeżeli chodzi o mat. Teraz będę ją chyba codziennie matowić. Dobra, teraz mój mały eksperyment na koniec, ścieramy tą. I teraz eksperyment z bazą silikonową. Wydaje mi się, że podobny efekt uzyskam zwykłą bazą silikonową, mam tu Professional, ale bazy silikonowe macie z różnych firm, czyli takie bazy, które wypełniają nam na twarzy na przykład rozszerzone pory, wygładzają całą cerę. Ok, spróbuję w takim razie może z pierwszą pomadką z Clinique. Jak się uda, to wtedy będziemy mieć odpowiedź, a jak nie, no to zyskamy nowego ulubieńca w postaci tego żelu, ale trzymajmy kciuki, żeby udało się ze zwykłą bazą silikonową. No nie, nie udało się, jak widzicie, pomadka nadal się błyszczy. Nie zmatowiła się. Nie, no nie jest taki sam efekt, ta baza tylko mi rozjaśniła tę pomadkę, także nie uzyskałam takiego samego efektu jak tym żelem. Użyję tego żelu. No i od razu mamy matowy efekt. Także wniosek jest jeden, to jest po prostu magiczny żel do matowienia
każdej pomadki i to będzie mój nowy ulubieniec i będę teraz kombinować ze wszystkimi pomadkami niematowymi, które mam, żeby przeistoczyć je w matowe pomadki. Także jeżeli jesteście maniaczkami matowych pomadek, tak jak ja, no to musicie spróbować. Teraz nałożę jeszcze produkt na usta bez niczego. I też mam efekt, jakbym pomalowała się jakąś pomadką, taką naturalną, ale matującą. Kochani, mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Ja jestem pod wrażeniem tego kosmetyku, naprawdę bardzo fajny. Nie wiem, jak będzie z trwałością, bo to jest moje pierwsze wrażenie, także opowiem Wam w ulubieńcach. Jeżeli się sprawdzi, to wyląduje w ulubieńcach. Zobaczymy, jak długo będzie przytrzymywał szminkę. Nie musi natomiast trzymać jej długo, bo on ma ją tylko zmatowić. Tutaj nie ma obietnic, że pomadka będzie bardziej trwała. Jest to napisane, żeby nie używać z błyszczykami, lakierami do ust i balsamami, czyli tylko pomadki wchodzą w grę i rzeczywiście ma to jakiś sens. Także jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki do góry i dajcie mi znać, jakie pomadki matowe lubicie najbardziej. I prawie wszystkie moje pomadki są matowe. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!